W tym zadaniu w pierwszej części nas, naszkicujemy wykres takiej funkcji. Zaczniemy od narysowania wykresu funkcji y to się równa 1 podzielić przez x. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób wybierając następujące liczby, które będziemy wstawiali w miejsce x. Weźmy na początek jedynkę, weźmy dwójkę i jedną drugą. Jak wstawimy do tego wzoru w miejsce x 1, to otrzymamy y równy 1, bo 1 przez 1 to 1. Następnie podstawiając dwójkę w miejsce x, y będzie równe 1 druga, jak podstawimy jedną drugą, to y będzie równe 2, bo 1 podzieli przez 1 druga, to jest inaczej 1 razy 2, czyli 2. I tutaj warto zapamiętać, jak rysuje się podstawowy wykres, jakim jest wykres funkcji 1 przez x. Warto po prostu to zapamiętać, po to, żeby nie tworzyć tych tabelek w nieskończoność, w kółko. Więc zaznaczmy na początek punkt o współrzędnych 1, 1. następnie zaznaczmy punkt o współrzędnych 2, 1, 2 oraz 1, 2, 2. Przez te punkty prowadzimy krzywą, hiperbolę. To jest pierwsza część tego wykresu. Następnie te punkty, które zaznaczyliśmy, należy odbić symetrycznie względem środka układów współrzędnych, mówiąc ładniej względem początku układów współrzędnych, czyli względem punktu 0,0. 0. No to ten punkt odbijam tutaj, ten punkt odbijam tutaj, no i ten punkt odbijam tutaj. Rysuję drugą gałąź, gałąź wykresu funkcji 1 przez x. Pamiętajmy o tym, że wykresy funkcji wymiernych mają w sobie coś takiego jak asymptoty. Jest asymptota pionowa, czyli te, widzisz taka prosta, której wykres nie przetnie. I jest jeszcze asymptota pozioma, druga prosta, której wykres tej funkcji nie przecina. I zaraz dojdziemy po co nam te asymptoty. Teraz wróćmy do e, rysowania i... Przesuńmy ten wykres funkcji o taki wektor o współrzędnych 2 0. Zwróć uwagę, co się stanie ze wzorem funkcji. jak Weźmiemy współrzędną x wektora przy przesunięcia równą 2. Widzisz, tutaj od x trzeba odjąć 2 w takim wypadku. Gdybyśmy mieli współrzędną x wektora przy przesunięcia z minusem, to wówczas tutaj mielibyśmy znak plus. Tak to działa. Już nie tłumaczmy sobie dlaczego tak jest. Po prostu tak to zapamiętajmy. Dobra. Hmm. Wektor przesunięcia pokazuje nam, że punkty, które zaznaczyliśmy, trzeba przesunąć o dwie jednostki w prawo. Więc ten punkt przesuwam w to miejsce, ten punkt w to miejsce, i tak dalej. Tutaj od razu przesuńmy asymptotę pionową. OK. Asymptota pozioma się nie rusza, więc względem tego punktu możemy teraz odbić ten punkt tutaj, ten punkt tutaj, przepraszam, ten punkt w to miejsce i ten punkt w to miejsce. No i rysujemy przez te trzy punkty, łącznie sześć punktów, dwie gałęzie hiperboli, i w ten sposób mamy wykres funkcji F od X. Teraz podajmy dziedzinę funkcji. Otóż łatwo zauważyć, że w, w tym wzorze nie możemy wykonać jednego z działań. Nie wolno nam dzielić przez 0, więc pod x może się ukrywać taka liczba, która będzie nam zerowała e, to wyrażenie. I wtedy musimy uniknąć tego dzielenia przez 0, więc zapiszmy, że x odjąć 2 w tym wypadku musi być liczbą różną od 0, żeby ta funkcja miała sens. Żeby to działanie miało sens. No i teraz, jak minus dwójkę przeniesiemy na prawą stronę ze zmienionym znakiem, no to otrzymamy taką, taką, e, takie założenie. Więc zapiszemy, że dziedzina funkcji to zbiór liczb rzeczywistych bez liczby 2. Ok, teraz e, zapiszmy sobie jeszcze równania asymptot, czyli równania opisujące te proste, które zaznaczyliśmy już tego wyjściowego wykresu w funkcji f od x. Weźmy na początek asymptotę pionową. Widzimy, że ta asymptota przecina oś xów w dwójce, w x równym 2. Zauważcie też, że współrzędna xowa wektora przesunięcia, ta współrzędna określa nam asymptotę pionową. Asymptota pionowa. Pionowa. Dobra. I jeszcze mamy asymptotę poziomą. Równanie asymptoty poziomej pokazuje ta współrzędna. Czyli zapiszemy tutaj y to się równa 0. Na koniec m, zapiszmy przedziały monotoniczności. Patrzymy na oś x i widzimy, że jeżeli będziemy się przemieszczali z tej strony od lewej strony do prawej, tak jak nam oś X pokazuje, to wartości funkcji będą malały. One maleją do asymptoty pionowej. Oczywiście nigdy jej nie przetną, ale tak widzimy, że tak jest. Czyli możemy za zapisać, że funkcja jest malejąca w przedziale od minus nieskończoności do dwójki. Ale zwróćcie też uwagę, że funkcja będzie malejąca w przedziale od dwójki do plus nieskończoności. Widzisz, tutaj też mamy. Wraz ze wzrostem argumentu, czyli wraz ze wzrostem xów, maleją y. Maleją wartości, są coraz mniejsze. Czyli nadal mamy funkcję malejącą. Dopiszmy przedział od dwójki do plus nieskończoności. No i tak wygląda rozwiązanie tej części zadania. Za chwilę kolejne przypadki.